Przepraszam, dla Państwa też to jest lepsze niż program kosmiczny? Na program zaprasza sponsor PKN Orlen. Witamy w kolejnym odcinku Stanu Mundialu. Dzisiaj kolejny mundialowy dzień, kolejni eksperci. Leszek Ojrzyński, witam serdecznie. Witam. Andrzej Iwan, który już tutaj zadomowił się na dobre. Dobry wieczór, witam. Oraz pół Polak, pół Brazylijczyk, Mariusz Piekarski. Dobry wieczór. Panowie, dzisiaj słychać było z całego świata, jak kamień z serca spadał głównie ludziom, którzy obstawiają w zakładach buchmacherskich. Chyba dawno gol Anglii nie ucieszył tak wielu osób, jak właśnie dzisiaj ta bramka Harry'ego Kane'a w doliczonym czasie gry, bo mam wrażenie, że ten mundial wszelkim obstawiaczom, że tak powiem, dawał się we znaki i tu nagle chwila radości. Faworyt w końcu zwyciężył. Nie wiem, nie gram, może tu się... Ja też nie gram. Andrzej już swoje grał w życiu. No tak, ale akurat nie, to nie, to mnie nie ciągnie w dalszym ciągu. To Mario nie, coś zagra. Ja nie gram, ale faktem, że no, kto postawił na to, że szali właśnie akurat ten człowiek, który nie zawodzi, to na pewno wygrał w tej grze. No dzisiaj na pewno się cieszyli w redakcji The Sun, bo przed meczem dali taką okładkę, pierwsza strona The Sun, to był but Harry'ego Kane'a, takie usta na nim namalowane i była instrukcja obsługi, tutaj całujcie, żeby przyniosło to szczęście dzisiaj. No i rzeczywiście ludzie całowali w Anglii tego buta i szczęście było. Harry Kane, tak jak możemy powiedzieć, że reprezentacja Anglii zawiodła, bo chyba tak można powiedzieć, to Harry Kane nie zawiódł. No ja powiem tak, że jeśli chodzi o Anglików, no w pierwszej połowie powinni do przerwy prowadzić co najmniej 3-4. Ten karny trochę taki dla mnie nie do końca przekonujący. Oczywiście miał prawo sędzia gwiznąć, źle się zachował Walker i sprawa załatwiona, ale to co nie wykorzystywali, Lingard czy kto tam jeszcze był, oczywiście ten z dziesiątką, no. Ali. Nie, dziesiątka był. Sterling. Tak, dokładnie, Sterling. No. Mhm. To przecież wołało pomstę do nieba i sprawa by była załatwiona już do przerwy, bezdyskusyjnie. Bo to był najlepszy początek tak, ale im dłużej ten mecz trwał, tym bardziej były narzekania właśnie, na Anglików, bo poza dobrym początkiem to potem mocno zaciągnęli hamulec ręczny. Na pewno pierwsze 20 minut były dla Anglików dobre, służyli te parę sytuacji, które powinni wykorzystać. No i ostatnie 20 minut też, które przyniosły zwycięstwo Anglikom, też były z ich strony dobre, więc ogólnie jak na początek, które wchodzą mało, tak jak ogólnie faworyci, ale wygrali, więc nie zawiedli i mają ważne 3 punkty. Prośba do reżyserki, bo tu ludzie piszą, dajcie nas trochę głośniej, żeby tam nie musieli na maksa podgłaszać swoich odbiorników wszelakich. Anglia to był taki ostatni chyba z faworytów, który miał się nam tu zaprezentować, z faworytów mundialu. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Ostatnia z tych wielkich drużyn, na które czekaliśmy. I mam wrażenie, że po tym meczu ich notowania jednak stoją niżej niż stały przed. To znaczy, dużo się mówiło o jakiejś złotej generacji angielskiego futbolu, ale zarówno ten mecz, jak i skład Anglików, tak trochę to powietrze zeszło ze wszystkich. Podobnie można powiedzieć też i o reprezentacji Brazylii, tak? Wszyscy stawiali, że głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa będzie Brazylia. Patrząc na mecz wczorajszy, no to na pewno duże rozczarowanie też Brazylią, bo te gwiazdy takie jak Neymar, myślę, że w tym meczu zawiodły. No Anglicy wiadomo, wygrali swój mecz, mają te 3 punkty, na pewno startują w następnych meczach no, już z takiej lepszej pozycji. No na pewno może taka sytuacja zaistnieć, że Anglikom z tymi faworytami, takimi jak Niemcy, Brazylia, Argentyna, będzie się grało też i łatwiej, bo mają szybkich piłkarzy z przodu i naprawdę mają kim postraszyć, więc to też może gdzieś tam być klucz do zwycięstwa w przyszłych cięższych meczach. Mm-hmm. No i Anglików określiły się jako wielka drużyna, może wielka nadzieja dla społeczności angielskiej i kibiców. Anglicy bez względu na wszystko mogą mieć najgorszy skład na świecie, a zawsze będą uważać, że jadą po medal. No tak, taka mentalność, ale muszą jeszcze dojrzeć do tego i dzisiaj chwała im za to, że wygrali, podobnie jak Francuzi. Męczyli się, ale mają swoje punkty i wielkie nadzieje na dalszy etap turnieju. Mm-hmm. Na razie jeszcze nikt nie tupnął tak nogą, żeby wszyscy na tym mundialu schowali się pod kołdry. Raczej te drużyny są takie mocno nieprzekonujące, poza Rosjanami, którzy zjadą na dzień dobry. No ale to już tak w zasadzie na koniec tańca przytupnęli, bo bramki strzelone w końcówkach,
końcówce meczu. Natomiast no, Belgowie też zaczęli no, źle, można powiedzieć, bo z Panamą do przerwy bez bramek i no, wydawało się, że znowu będzie jakaś kompromitacja, ale potem jednak rozjechali pomimo słabej gry, choćby De Bruyne, który na przykład ja nie widziałem, żeby tyle niecennych piłek miał co dzisiaj. Ale w końcu asystę zanotował. No tak, tak, tak. I to niebrzydką trzeba powiedzieć. Asystę i przy kolejnej bramce odbiór. Mhm. W jego wykonaniu i potem Hazard podaje do Lukaku i jest bramka. Myślę, że ciekawie zaprezentowała się mimo wszystko reprezentacja Chorwacji. Jakby dominowała w tym meczu, miała kontrolę pełną i myślę, że to może być taki, jeśli myśleliśmy o czarnych koniach turnieju, to Chorwacja, o, wszyscy wiemy, że ma silną reprezentację, ale może naprawdę zajść daleko, bo środkową linię, ogólnie cały zespół naprawdę ma wyrównany na wysokim poziomie i to może być zespół, który naprawdę namiesza na tym mundialu. A kto dzisiaj lepiej wypadł, Belgowie czy Anglicy? Bo przed chwilą powiedziałeś, Andrzej, że Belgowie tak sobie, że nie przekonywali. Anglicy szczerze, też tak sobie. Na przykład, no, jakbym miał oceniać, to chyba Anglików bym wyżej ocenił za pierwsze 45 minut. Mhm. Bo stwarzali sobie sytuację, po prostu no, jakaś totalna indolencja, nieskuteczność, tylko spowodowała, że nie prowadzili bardzo wysoko już do przerwy i podejrzewam, że inaczej by też druga połowa wtedy wyglądała. Mhm. Natomiast no, Belgowie no, mają w swoich szeregach też świetnych piłkarzy. De Bruyne pomimo, jak dla mnie, słabego występu, mhm. bo no, znamy... Też dużo od niego wymagasz. Tak. No, bo jest jednym z najlepszych pomocników na świecie, no, nie ulega wątpliwości. Ta asysta choćby do Lukaku, zewnętrzną częścią stopy, no to palce lizać. No, ale generalnie nie był to jego wielki mecz na pewno. Mhm. I tutaj ja bym wyżej cenił Anglików. No, Belgowie tak grali bez rozmachu jakby. Spokojnie, bardzo spokojnie. Hazard tam próbował, najczęściej chyba faulowany zawodnik. Ale generalnie no, po prostu zrobili swoje, nie wysilając się zbytnio, moim zdaniem. No, Belgowie mieli chyba najsłabszego rywala, jaki w ogóle mógł im się trafić na mundialu, bo tak słabiej drużyny jak Panama, no to nie tylko na tych mistrzostwach, ale też na wielu poprzednich chyba nie było. Pamiętajmy, że tam awans do finałów Mistrzostw Świata skończył się tym, że był dla całego narodu dzień wolny od pracy. Tak wielką to było sensacją. Powiedzmy sobie szczerze, w Niemczech nikt dnia wolnego od pracy nie daje, gdy Niemcy awansują na mundial. Nie, no nawet Mistrzostwa Świata zdobędą, to nikt nie daje wolnego dnia. Tak. Trzeba też pamiętać, że przy 1-0 dla Belgii Panama miała bardzo dobrą sytuację do prowadzenia do remisu. Więc tak, tak, ciekawie, prawie obrońca tam tak bardzo... Dlatego to źle świadczy o Belgii. No, był spacerek, wynik jest najważniejszy, ale tak naprawdę Panama piłkarsko bardzo słabo, a biegowo ponad 100 kilometrów, minimalnie ponad 100, to jest kompromitacja na takiej, z takim jeszcze przeciwnikiem i w pierwszym meczu, chyba że już stwierdzili, że nie mają czego szukać i spokojnie do tego podeszli, ale nie było widać tego spokoju, tylko starali się, ale ile widać... trener by wymagał od swoich zawodników w takim meczu przebiegnięcia? 120 najlepiej, bo jak walczymy o całą pulę, to trzeba starać się, ale wiemy, że ciężko w tym turnieju o takie wysokie stawki. Rosjanie byli najlepszą drużyną. No, jak na razie do tej pory 118 kilometrów. Czyli jeszcze tego minimum nikt nie wypracował? Nie, nie mówię o minimum, ale mówię o takiej normie, jak się walczy czy przeciwstawia drużynie, która jest wyżej, o wiele wyżej w tabeli czy umiejętnościami. I no, nie było widać tego po Panamie, dlatego no, Belgowie mieli spokojny mecz. W pierwszej połowie to wyglądało nawet fatalnie z ich strony, no, ale w drugiej szybko zdobyta bramka ustawiła to spotkanie i później. Tak, tak jest. I później następnej. I ten mecz mają z głowy. A myślisz, że te kilometry to jest kwestia fazy turnieju, że z każdą rundą drużyny będą biegały coraz więcej i coraz więcej? Że na razie to jest klip ekonomiczny u niektórych? Zależy od przeciwnika. Biegają po prostu na tyle, na ile ich stać i ile wymaga sytuacja, bo jak masz mecz pod kontrolą, no to się nie wysilasz. Rosjanom no, wyszły te bramki i biegali. Też tu była mowa o ciężkim okresie przygotowawczym i taki zaliczyli i mają z czego depnąć, że tak to się mówi kolokwialnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo później już faza regeneracji, później inne czynniki też będą miały wpływ. Podróże może nie, ale też dla niektórych drużyn gdzieś to może być problemem, bo wiem, że te stadiony też są porozrzucane. No zobaczymy, ale
Niemcy, jak zdobywali 4 lata temu Mistrzostwo Świata, to była drużyna, która była w czubie i która naprawdę w każdym meczu, poza jednym, z tego co pamiętam, biegała zawsze więcej od przeciwnika. Piłkarsko też wyglądali lepiej i teraz również przegrali mecz, ale więcej kilometrów od Meksyku zrobili, co by się wydawało, że byli częściej przy piłce, mieli kontrolę, ale tam jest nieustanny ruch. Niewiele częściej byli przy piłce, tak z tego co pamiętam statystyki, to one były takie dość stykowe. No może tak, ale tak jak spojrzymy... No, ale mieli jednak przewagi trochę, bo Meksykanie grali 56, zupełnie inaczej. 4, tak mi się wydaje, że tak to wyglądało. Mogę się mylić, może pomyliłem mecz, ale tak mi się wydaje, że było 56 do 44. Przynajmniej w pewnym momencie spotkania taka grafika została wyświetlona. Mariusz, ty jesteś po raz pierwszy w naszym studiu, debiutujesz. Oczywiście wiemy, jak bardzo ci się tutaj u nas, jak bardzo ci się u nas podoba. Powiedz, te mistrzostwa na razie podobają ci się, czy tak sobie? Czy w ogóle nie masz czasu oglądać meczów, bo załatwiasz interesy na całym świecie? Nie, podobają mi się ogólnie. Naprawdę można powiedzieć, że jak tylko pozwala mi czas, to każdy mecz oglądam. I dzisiaj miałem faktycznie jedną taką przerwę, że w Szwecji troszeczkę mniej oglądałem, bo jakby sprawy zawodowe. Natomiast jakby mecze są bardzo ciekawe, otwarte, no szczególnie wczorajszy mecz Meksyku z Niemcami, to naprawdę. O początek turnieju to jeden z bardziej atrakcyjnych w ostatnich 20 latach, powiedziałbym. Tam myślę, że to ogólnie właśnie fajnie zaskakują te takie potencjalnie słabsze drużyny, tak? Bo można powiedzieć, że faworyci naprawdę się troszeczkę męczą, tak? Brazylia, Argentyna, Niemcy, no to jest pierwsza drużyna, która przegrała europejska, tak? Z zespołem spoza Europy, więc naprawdę, no, Droga do wyjścia z grup naprawdę jest otwarta dla wielu zespołów. No ciekawe, na kogo trafi Polska, bo liczę to, że Polska awansuje z tej grupy na Belgię. Do Polski to jeszcze dzisiaj dojdziemy. No, ale to mówię, dużo już mówię, jakby rzucając temat jutrzejszy. Zgaduję, że najbliżej poza Polską to ci do Brazylii pewnie. No tak, ale szczerze, no dużo, jakby bardzo sympatyzuję też z Meksykanami, którzy naprawdę pokazali kawał. Ze względu na basen, czy coś? Nie. Więc naprawdę pokazali kawał dobre piłki, szczególnie w pierwszej połówce. No w drugiej połówce już wiadomo, Niemcy jakby no zgnietli to przysłowo. Tak, ale ile sytuacji mieli. Ale dokładnie, gdyby wyprowadzili kontr, gdyby troszeczkę tej siły takiej fizycznej i szybkości miał więcej Chicharito, to pewnie sam by ten mecz wykończył i też mógłby mieć 3 bramki, tak jak Cristiano Ronaldo po pierwszym meczu. Więc naprawdę wychodzili z kontrami różnymi. Czasami jakby nie za dobrze wykończyli tę sytuację, ale naprawdę ten zespół, myślę, że wszystkich zaskoczył na duży plus. A jest jakaś drużyna, panowie, o której myślicie, że ta pierwsza runda pokazała, że ona jednak w tych mistrzostwach nie będzie się liczyć, że wydawało wam się, że będzie, a jednak to pierwsze spotkanie tak rozmyło nadzieję? Mi jakby nie przypadła do gustu gra Brazylii. Stawiałem bardzo i myślałem, że w tym roku Brazylia naprawdę zmiecie ten turniej i szybko zabierze ten puchar do domu. Natomiast jakby faktycznie, nie wiem, może pewne roszady, które będą, może Firmino powinien zastąpić Gabriela Jesusa, jeżeli chodzi o napastnika, bo to jest wysoki napastnik, który potrafi też zastawić się i miał dobry sezon w Liverpoolu. Trochę takie mało zrozumiałe dla mnie brak Douglasa Costy, tak? Który naprawdę też zagrał bardzo dobry sezon w Juventusie i nawet grając w Bayernie naprawdę wnosił dużo, dużo pozytywnego do tej gry, więc no jakby tutaj decyzja, wiadomo, to decyzja jest trenera, on obserwuje zawodników na co dzień, natomiast na tle tych meczów, które do tej pory widziałem, to chyba Brazylia mnie najbardziej rozczarowała. A dlaczego? Bo wydawało się, że ona zagrała... Patrząc na ich grę, odnoszę wrażenie, że faktycznie, jeżeli zespół jakiś z Europy złapie ich i będzie miał taki swój dzień, przeciwnika to może być powtórka z rozrywki. Że dopuszczali przeciwnika pod własne pole karne, czy co masz na myśli? Bardzo wolno rozgrywali, bardzo czytelnie. Neymar, wiadomo, ciągle na prawą nogę. Neymar każdą piłkę przyjmuje, jakby nie gra w ogóle z pierwszej piłki. Koło niego też nie ma jakby ludzi, no jest bardzo jakby czytelne. Jeżeli Marcelo nie zrobi coś, jakiegoś obiegu dla Neymara, no to jest bardzo czytelne, że schodzi na tą prawą nogę, tak, i szuka przeważnie faulu. Jakieś małe takie przerysowanie jego po nodze i on już leży i zwija się troszeczkę, więc za chwilę też sędziowie jakby też to złapią. Natomiast myślę, że trener widział to po pierwszym meczu słabości reprezentacji Brazylii, pewnie postara się to wszystko jakby naprawić, żeby to ta drużyna zaczęła funkcjonować lepiej, bo faktycznie przy dobrze zorganizowanej drużynie europejskiej to może być spory gong.
Dzisiaj nie ma z nami Wojtka Kowalczyka, on uwielbia te analizy, kto na kogo wpadnie. Wczoraj nam rozrysował to wszystko do półfinału włącznie. No i bardzo realny jest scenariusz właśnie, że Brazylijczycy zagrają z Niemcami. Jak wy to widzicie w tym momencie, kto byłby faworytem? Pamiętamy poprzedni mundial 7-1 dla Niemców. Ale Wojtek w tym widzi właśnie plus dla Brazylijczyków, którzy drugi raz nie dadzą się tak zmieść z boiska. No, ja nie lubię gdybać po pierwszej rundzie, to jeszcze wszystko może się zmienić, bo wiemy, że jedna i druga drużyna nie zachwyciły, chociaż no Niemcy z gry nieźle, no, to może wyglądało wynik, wynik nie taki. Musiałby się postarać, żeby spaść na drugie miejsce, raczej zgadujemy, że pierwszy utrzyma, więc ten mecz jest bardzo prawdopodobny. W Brazylii z Niemcami. No, pożyjemy, zobaczymy. Tu w piłce nożnej nic prawdopodobnego, czy pewnego nie ma, chyba że grasz na Arabię Saudyjską albo Panamę, bo tak to wychodzi, że te dwie drużyny są zdecydowanie najsłabsze. Tak jest. Że wszystko się może zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć. I dlatego spokojnie, spokojnie, z pokorą trzeba do tego podchodzić. I zawodnicy też o tym wiedzą, bo ta pierwsza runda, mówi się pierwsze koty za płoty, ale dla niektórych to już ta druga runda to może być o życie i może już być pakowanie się, dlatego cała ta rozgrywka jest bardzo ciekawa przed nami. No już od jutra się to zaczyna, ten trzeci mecz już zaczyna drugą rundę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A jak będzie takie skojarzenie, to ja bym stawiał na Niemców. To jest maszyna, która naprawdę w tym ustawieniu pracuje, doświadczeni są zawodnicy też i młodość tam wchodzi stopniowo, zresztą widać pewne automatyzmy, schematy, no jeszcze tu nie wyszło z Meksykanami, jeśli chodzi o przejście z ataku do obrony i tutaj Meksyk pokazał swoją klasę i tak jak tu Andrzej mówił, mógł jeszcze zdobyć czy jedną, czy jeszcze dwie bramki i tego nie zrobił, ale Niemcy to jest taka drużyna i taki sztab, że będą wyciągać wnioski, pewne rzeczy zasekurują inaczej, bo tutaj z Meksykiem ten pierwszy mecz wyszli bardzo odważnie i się skaleczyli. No ale też nieskuteczni byli, w sensie nawet wykończenia akcji tego ostatniego podania, czyli dośrodkowania, to było tak przewidywalne wszystko, jak piłkę dostawał Kimmich, to wiadomo, że będzie gdzieś tam dośrodkowanie, albo a tak naprawdę nie było, nawet nie było właśnie tych prostopadłych, żeby, no, dla mnie na przykład brakuje takiego Leroya Sané, który absolutnie po skrzydle gdzieś byłby w stanie dojść do piłki zagranej, choćby przez Tonego Krosa prostopadłej, a tam nie było. Wczoraj nie było właśnie takich akcji. Cały czas jedno i to samo. I to było bardzo czytelne. I Meksykanie to wykorzystywali, bo rzeczywiście dużą grupą Niemcy byli pod bramką Meksykanów, ale no, każdy odbiór praktycznie groził kontrą i to taką zabójczą. Jestem ciekaw też, na jakiego napastnika trener Lech postawi w następnym meczu, bo tutaj też było widać brak trochę. Ale oni w ogóle nie mają napastników. Teraz pytanie właśnie mówię. No jest Mario Gomez, który faktycznie stojąc na tym polu karnym, on naprawdę gra bardzo dobrze. Do stylu dostaje, tak, dokładnie. Tego stylu gry, gdzie jest naprawdę dużo tych dośrodkowań, to myślę, że chyba idealny. Myślę, że Werner tak, on woli chyba raczej grać troszeczkę, jak ma więcej miejsca, wykorzystać tą szybkość. Tak, a tutaj jednak Niemcy będą cisnąć i te zespoły będą się nastawiać na grę kontry z Niemcami, a nie odwrotnie, więc myślę, że tutaj taki dobry napastnik, który potrafi wywalczyć sobie miejsce do dania strzału w polu karnym i jeszcze z odpowiednim wzrostem może pomóc też tej reprezentacji. Mhm. Dzisiaj grała Anglia, grała Belgia, był też mecz Szwecji z Koreą Południową. Szwedzi wygrali 1-0 po ewidentnym rzucie karnym, trzeba to powiedzieć, chociaż sędzia musiał skorzystać z VAR-u, żeby podjąć decyzję. Ten VAR widać sprawdza się, to nie ma dwóch zdań, że mieliśmy mundiale pełne skandali sędziowskich i w tym roku raczej tak nie będzie, raczej będziemy mówili o kontrowersjach czy decyzjach, które sędzia mógł podjąć inne, typu Szymon Marciniak i mecz Argentyna-Islandia, natomiast chyba nie będziemy mieli takich totalnych skandali. Choćby ten karny w meczu Szwecja-Korea Południowa był tego przykładem, bo gdyby sędzia nie dał takiego karnego, tak jak początkowo nie dał i mecz zakończył się wynikiem 0-0, to by huczało na ten temat.
Ja myślę, że VAR sprawdza się też i w naszej ekstraklasie, też w wielu meczach jakby pomaga też sędziom i jakby nie wypacza tylu spotkań, jakby się to pewnie odbywało bez VAR-u, więc tak, na pewno na Mistrzostwa Świata, gdzie no, to jest turniej no, największy na świecie, tak, jeżeli chodzi o futbol, więc potrzebny jest VAR, potrzebna jest ta technika i myślę, że dzisiaj VAR pokaże na mundialu, że warto jednak wprowadzać je do swoich lig, bo to jest jakby element no, potrzebny i gdzieś tam sprawiający, że to jest zespoły, no to oddaje troszeczkę sprawiedliwości tym zespołom, bo faktycznie też była sytuacja, gdzie był gol, gdzie piłka padła lekko za linią, jednak wiadomo, jest ten goal line jeszcze VAR potwierdzający, tak. Więc nie mamy takiej sytuacji, że pada bramka, a jednak jest nieuznana, chociaż jest prawidłowa, więc myślę, że pójdą za tym, za ciosem jakby federacje i wprowadzą VAR w swoich ligach i tak samo i w Lidze Mistrzów, która gdzieś tam jest też flagowym produktem w Europie, jeżeli chodzi o piłkę klubową, więc mam nadzieję, że to zawita jednak do każdej ligi i również do Champions League. Mhm. A mam do Was takie pytanie, czy wyobrażacie sobie taką układankę turniejową, że jest ta grupa z Niemcami, Meksykiem, Szwecją, Koreą Południową, tam są możliwe takie układy, że teraz powiedzmy Niemcy remisują swój mecz i w ostatniej kolejce dwie drużyny się umawiają, żeby też zremisować, wtedy Niemcy odpadają, są za. Pamiętamy taki turniej, gdzie Szwedzi zremisowali z Duńczykami 2-2, to eliminowało zdaje się Włochów wtedy, o ile się nie mylę. Właśnie taki wynik musiał paść 2-2 i taki padł. Myślicie, że to jest możliwe na tym turnieju? No ja już mówiłem, wszystko jest możliwe. W piłce nożnej. No, oczywiście, że tak. Jeżeli obu zespołom będzie ten remis dawał awans, to w sumie dlaczego mają, nie wiem, no, stawiać na jedną kartę, ryzykować. No bo wyobraźmy sobie, Niemcy grają teraz ze Szwecją. Szwecja jest drużyną, która jest w stanie moim zdaniem zremisować z Niemcami. Absolutnie. Twierdzę, że to się stanie, ale pamiętamy ich baraże z Włochami. To jest drużyna, która umie się bronić. Więc wyjdzie po wynik 0-0 Szwecja. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i wtedy w ostatniej kolejce Meksyk, Szwecja, remisik i dwie drużyny wychodzą z grupy zadowolone, tak? No, myślę, że taka sytuacja może zaistnieć. No, poczekajmy na rozstrzygnięcie Szwecja, Niemcy, a później, no mówię, no, wiadomo, że jeżeli zdaje, trudno się też dziwić tym zespołom, tak? No, jeżeli daje remis im awans do fazy pucharowej, to dlaczego też mają jakby ryzykować, tak? Atakować pełnymi siłami. Będą gdzieś odbywał mecz, ale też bez zbędnego ryzyka, więc nawet nie trzeba się umawiać, po prostu jakby remis daje awans. Każdy czyta sobie myśli. Taktyka pod remis. Tak, grasz no, w ten sposób, no, więc no, zobaczymy, jak faktycznie się ułoży ten mecz Szwecji z Niemcami. Mhm. Nie ma się co czarować, że już wszyscy żyjemy meczem Polski z Senegalem. Do tego meczu już zostały tak naprawdę godziny. Nasłuchujemy relacji z polskiego obozu. Nic się nie zmienia, to relacje są przenudne. Nie da się. Relacje mogłyby być te same, co były na mistrzostwach Europy 2 lata temu. No ale wtedy jednak mam wrażenie, że wtedy jakoś bardziej dało się odczuć euforię panującą w polskim obozie, a teraz jest element rutyny. Nie wiem, czy waszym zdaniem to dobrze, czy źle i czy może ja się mylę, może tej rutyny wcale nie ma, tylko jest tak skutecznie maskowana. Ja myślę, że wszystko jest maskowane po to, żeby właśnie nie ułatwiać nic, nie wyciekło, bo wiemy, że jest lekki znak zapytania, jeśli chodzi o obsadę stopera, jeśli chodzi o obsadę czy boku obrony, czy skrzydła, czy ataku, no trochę tych znaków zapytania jest, czy bramki, o którym no, jesteśmy spokojni, i tak się wydaje. I tu na kogo by nie postawił selekcjoner, oczywiście mam na myśli dwóch naszych najlepszych bramkarzy, no to tu powinno być dobrze, ale no, to się pewne rzeczy gdzieś tam zamyka, tu zaczyna się gra, tak jak widzieliśmy, czy słyszeliśmy selekcjonera Senegalu, który też już tam wrzuca gdzieś do naszego ogródka, że tu Kamil no, jest najlepszym obrońcą, jak nie zagra, to i tak powinno być dobrze, no to jest... Tu widzimy na ekranie to jest liczone. Trenującego codziennie kanał Łącznie z Piłka wrzuca kolejne etapy jego powrotu do zdrowia, trzeba przyznać, że wygląda to bardzo dobrze. Kamil dzisiaj trenował normalnie z zespołem, ale tak jak tu siedzimy, wszyscy się zgadzamy, że on nie zagra przeciwko Senegalowi, bo tych Mario ma chyba jakieś przecieki, bo mówił tutaj wyraźnie, że... Tak, Mariusz przed programem powiedział w gazety, że nie zagra. Tak, tak, no, w gazetach na pewno się nie dowie. I SMS od swoich piłkarzy. Czytam Twitter. Nie, no jakby to faktycznie no, nie trzeba mieć jakby informacji, jakby nie zawracam piłkarzom też głowy przed meczem tak ważnym, żeby mi podawali skład i tak dalej, bo jakby to faktycznie nie bardzo moje
interesuje, bo wiem mniej więcej, jaki mnie skład, patrząc na ludzi, kto jest... No, ale z pełnym przekonaniem powiedziałeś, że Glik nie zagra, że zagra Bednarek, twoim zdaniem, tak? Tak uważam, no, tak uważam, bo mimo wszystko no, Kamil dłuższy czas nie trenował, tak? Pamiętajmy, że przyjechał też z małym urazem chyba ścięgna Achillesa, tak? Mhm. Coś ze stawem skokowym, w każdym razie nie będę strzelał. Później doszła do tego akurat kontuzja barku i jakby faktycznie ostatni miesiąc no, za bardzo nie trenował zespołem, nie uczestniczył w grach kontrolnych, tak. Więc jeszcze na pewno potrzebny jest mu nawet dla pewności parę treningów, tak jakby z drużyną też, więc tak ja go no, mniej więcej obstawiam, że no, nie będzie chciał ryzykować ani trener, ani sam piłkarz, tak? Jednak parę spotkań takich, nawet treningów wyrównawczych z drużyną na pewno no, będzie miało dobry wpływ na Kamila. Też co za treningi są tam, tego się po treningu nie dowiesz, w jakiej on jest. To na pewno będzie uczynił gierkę, no dzisiaj pamiętajmy, no właśnie, że pierwszym, dzisiaj był rozruch, tak? Jutro mamy mecz, no gdzie jakby piłkarze zaznajomili się z murawą i stadionem Spartaka. Robią sobie fotki pamiątkowe. Dokładnie, zobaczą, no można powiedzieć, to miasto, bo niektórzy pewnie pierwszy raz widzą Moskwę i tak dalej, jakby ogrom tego miasta i te korki. Nie, no miasta chyba nie będą oglądać. Nie, no pewnie przejazdem, mówię o samym przejeździe na stadion, tak, jakby no, jak wygląda w ogóle, jak wygląda życie w Moskwie. W waszym natomiast czasie, jak już... się mówiło, że idziecie oglądać miasto, to nie chodziło, z okien autokaru ktoś oglądał. No pewno wiesz, pierwsze ciarki przeszły piłkarze, tak, gdzie weszli na stadion Spartaka, który jutro ich też przywita i na którym jakby przywitają ich kibice, tutaj też pewnie liczni z Polski i na pewno już ta pierwsza adrenalinka się pojawiła, no i na pewno szkoda, że Kamil nie wystąpi w tym meczu, ale dzisiaj media podają, wystąpi, Kamil tak. Glik poleciał z drużyną do Moskwy, no wiadomo, że poleciał, no bo wszyscy polecieli, co miał sam w hotelu zostać, sobie śniadanie tam robić, no musiał lecieć. Zbigniew Wojnicha też poleciał, nie, na mecz. Słucham? Zbigniew Wojnicha też poleciał. No też poleciał, też nie zagrał. No nie, no wiadomo, no media, dzisiaj jakby oglądamy często tak dalej różne programy, to taki mały Big Brother, nie, mały Big Brother, wiadomo, że wszyscy żyją mundialem, a czasami te tematy to jakby troszeczkę jakby pozostawiają uśmiech na naszych twarzach tych ludzi, którzy są jakby blisko piłki. Panowie, boicie się o Bednarka? Chociaż trochę, czy nie? Bo to jest dla niego skok na głęboką wodę, o ile nie zagra Cionek. Ale Bednarek jest typowany raczej, że obok Pazana wyjdzie w pierwszym składzie. Obawy są, bo na tym poziomie nie grał, ale kto grał? Prawda? To też jest taka odpowiedź, że jest postawiony, można powiedzieć, na równi, no nie brał udziału w Mistrzostwach Europy. I to jest na poziomie Premier League, no, ale też popatrzmy, tak, co tu trener ryzykuje tak naprawdę. No postawić dwójkę w środku, Pazdan, Cionek, no to jest dopiero ryzyko. Zwłaszcza przy warze. Dokładnie. Także ja uważam, że zresztą był Adam przekonany co do Bednarka. No właśnie, bo ty z nim rozmawiałeś kiedy? Z 2-3 tygodnie temu i no bardzo był zadowolony z formy Bednarka, tak? Powiedz nam bardzo parę słów. Ewidentnie, bo ja tak mu zasugerowałem, znaczy nie, zapytałem, czy nie uważa, że dobrze by było na przykład cofnąć Krychowiaka na pozycję stopera. No ale powiedział, że nie, że Krychowiak za dobrze wygląda, jest w rewelacyjnej formie i ma również odpowiedniego następcę, który super wygląda. I mówi, że stawia na niego ewidentnie. Czy jesteś jedyną osobą w Polsce, której Adam Nawalka powiedział coś ciekawego? To gratuluję ci, Andrzeju. Warto cię było zapraszać, bo dzisiaj na konferencji prasowej oczywiście żadne interesujące zdania nie padły, jak to Adam Nawalka ma w zwyczaju. Powiedział tylko to, co musiał powiedzieć, żeby się wszyscy od niego odczepili, żeby telewizje miały swoje krótkie urywki czy stacje radiowe, natomiast absolutnie nie było tam żadnej treści, która mogłaby trafić na czołówki gazet. A tu proszę, Andrzej Iwan dowiedział się, że Jan Bednarek jest faworytem. No, pod nieobecność Kamila Glika. No, to jest zawodnik, który potrafi wyprowadzić piłkę, nie ukrywajmy. To bardzo to dobrze też, i w powietrzu no, bardzo dobrze się prezentuje. Warunki, i no, jeden taki musi być, spokojniejszy. Nie dwóch gości, którzy, no tak jak zauważyłeś przy warze, to mogą naważyć. No. Także tutaj myślę, że postawi absolutnie na Janka Adam, bo jak on jak do kogoś złapie zaufanie, to będzie jechał. I z tego właśnie względu obok zagra Pazdan czy Cionek, twoim zdaniem? No moim zdaniem Pazdan, bo Pazdan jest godny zaufania. Cionek to tylko zastępca był tak naprawdę, jeśli chodzi o stoperów. I tutaj moim zdaniem ewidentnie Pazdan.
Tylko teraz kto na lewej obronie, nie? No. O, a jak to Mariusz nie powie, kto? Kto może grać? No, mamy Ryba lewego, w Moskwie jeszcze, nie? Lewego jeszcze w Moskwie. Nie, no, no Ryba jest jedynym lewonożnym tak naprawdę zawodnikiem. Że nie, no, poza Milikiem oczywiście, ryba, mówię, ale... Rybka wiadomo, i Kurzawą, jest wydolny, no, szybki i tak dalej, to jest teraz no kwestia, też, kwestia jakby faktycznie rozmów z trenerem, jak ma podejść, nie wiem, bo jeżeli będzie grał Mane na jego stronie, jak faktycznie jego przekryć, jak jego atakować, w której części boiska, w której strefie boiska właśnie ma atakować, czy ma się włączać, czy jednak zostawić te pole Kamilowi Rzyckiemu. Myślę, że takie rozmowy trener pewnie przeprowadził, więc myślę, że Maciek jakby gra na tej pozycji. Z pierwszą główkę Chile zagrał naprawdę poprawnie, drugą... Zanotował asystę z Litwą zanotował asystę, też zagrał bardzo dobry mecz z Litwą, no, ale mówię, z Litwą chyba zagrali wszyscy też bardzo dobrze, więc ten mecz jakby faktycznie... Robert Lewandowski zbudował. Powiedział, że ciężej bywa na treningach niż podczas tego spotkania. Mecz zbudował, jakby zbudował. No, być może, ale to jest potrzebne, no bo... Tam wiesz, dla piłkarza, jak ma jakieś takie dodatkowe takie bonusiki, jak asysta, bramka i tak dalej, to faktycznie to daje pewności piłkarzowi, nie? To jednak podchodzi później do treningów i do kolejnego meczu. Ale z taką wiarą większą podejście w ogóle do meczu z Litwą. Pomyśl sobie, jak grać słaby mecz z Litwą, jakie jest swoje nastawienie psychiczne, jeżeli byś grał za słabo z Litwą, tak? No to właśnie mówię, to wtedy piłkarz jakby faktycznie odczuwa taką trochę dolinkę i musi wejść dobrze w tym następnym meczu, dobrze w mecz, by faktycznie jakby nabrać tego zaufania do samego siebie. Wydaje mi się, że powiedziałeś, że nie było oszczędzania. Chyba trudno, żeby było oszczędzanie, gdy grasz na Stadionie Narodowym przy komplecie publiczności i ta publiczność chce cię zobaczyć tuż przed wyjazdem na mundial i chce cię fajnie pożegnać. Ty też chcesz pokazać tej publiczności, że jedziesz na ten mundial gotowy. No tak, no ale ja pamiętam, przed mistrzostwami też był mecz z Litwą akurat, nie? Przed mistrzostwami Europy i była kaszana straszna, no. No tutaj oczywiście, no ten Stadion Narodowy tworzy jakąś magię, bo wówczas grali w Krakowie, a teraz no, wiadomo, że to jest no, arena taka, która no, powoduje to, że każdy dostaje jakiegoś kopa psychicznego i nie patrzy na to, co się dzieje nawet ze zdrowiem, tylko patrzy, żeby jak najlepiej zagrać. Kiedy wczytuję się w opinię kibiców na temat polskiej reprezentacji, to mam wrażenie, że najwięcej znaków zapytania oni sami stawiają jednak przy Pazdanie. To jest piłkarz, który zaczął być, nie chcę powiedzieć krytykowany, chociaż to też jest pewnie właściwe słowo, ale kwestionowany. To jest chyba najlepsze określenie. Kwestionuje się to, czy Michał Pazdan jest w odpowiedniej formie, żeby dalej w tej reprezentacji grać. On sam się oburzył na to stwierdzenie niedawno. Powiedział, że od 5., 6. czy tam 7. kolejki Ekstraklasy on jest w naprawdę dobrej formie i dobrze mu idzie. Natomiast faktem jest, że początek sezonu miał na tyle słaby, że potem przylgnęła do niego łatka kogoś, kto nie zdołał odejść z Legii i potem ta jego forma znacząco spadła. A rzeczywiście, moim zdaniem, wiosnę miał bardzo dobrą w Legii. Zwłaszcza końcówkę wiosny, to ostatnie, nie wiem, 8, 9, 10 meczów był zawodnikiem bardzo trudnym do przejścia. Natomiast nie wiem, czy on się znudził polskim kibicom, że tak nagle zaczęli podchodzić do niego z taką rezerwą, czy coś innego decyduje, bo nie wierzę, że raptem jeden sparing z Chile, gdzie miał zdecydowanie udane zagrania, sprawił, że w ten sposób zgęstniała atmosfera wokół niego. Nie wiem, trudno mi się ustosunkować do tego. Z kibicami na co dzień nie obcuję, że tak powiem, aż tak blisko. Ale jak tam postrzegasz Pazdana? Nie, bardzo dobrze. To jest jeden z żołnierzy Adama Nawalki, naszej reprezentacji. Przed Euro miał też problemy zdrowotne i wiem, że miał kontuzję prawej nogi. Sam trenował i poprawił niesamowicie przez miesiąc czasu takich treningów indywidualnych grę lewą nogą, że na Euro kilka razy wprowadził bardzo dobrze po ziemi i to nie na 20 metrów, a na 30, na 40. I to jest taki człowiek, który wie, jak już podejść do takiego spotkania bardzo ważnego, bo już się sprawdził na poważnej imprezie. Też jest pozytywnym takim obrońcą, który też wie, kiedy doskoczyć, kiedy przerwać akcję. To jest ta mądrość właśnie w grze defensywnej, a wiemy, że w Senegalu też kilku szybkich takich pomocników, napastników będzie grało i ten pierwszy moment jest najważniejszy właśnie, żeby gdzieś przerwać, a on ma taki doskok, tak samo timing i mądrość przede wszystkim na tej pozycji. Myślę, że to jest pewniak i
trzeba poczekać do jutra. No, ale... Oczywiście, no, przekonamy się, w jakiej jest formie, ale jestem absolutnie przekonany, że gra mu się należy. Mhm. Nie wiem skąd, dlaczego właśnie... Tak... Mariusz, jako że jest jego menadżerem, jest równie przekonany co do tego, że gra mu się należy. Nie, więc to, jakby, na pewno wiosna była u Michała bardzo dobra. W ostatnim meczu z Lechem nie zagrał, ale do tego meczu z Lechem jakby no, był taką ostoją obrony. Tak? I to, że Legia faktycznie sięgnęła po Mistrzostwo Polski, to była też w dużej mierze jego zasługa, niezgody Szymańskiego. Naprawdę wszedł na wysoki... Tak, dokładnie. Wszedł na wysoki poziom. Później przyglądała się właśnie ta jakaś taka drobna kontuzja, która jakby wybiła go troszeczkę może z rytmu, tak? Nie zagrał z Lechem. Wrócił do treningów razem z kadrą. Dostali, tak można powiedzieć, tak ostro w kość na przygotowanie, bo sam z nim rozmawiałem troszeczkę. To mówił, że czuje te nogi takie cięższe właśnie przed meczem w Chile. Dwa dni przed nim rozmawiałem i to było chyba troszeczkę nawet widać, tak? Bo gdzieś tam wygrywał te pojedynki, wygrał pojedynek i przy wybiciu ta noga była jednak wolniejsza, stworzył się z tego rykoszet i mogła paść bramka dla Chilijczyków. No podejrzewam, że teraz już po tylu dniach treningu i trener dały tym piłkarzom też odpocząć, że te nogi będą na pewno lekki i na pewno będą w bardzo dobrej formie. Myślę, że poszli tym samym torem co dwa lata temu i ci piłkarze naprawdę byli dobrze przygotowani fizycznie. Tak jak mówisz, no Michał jakby nie zawiódł dwa lata temu, nie zawodził w Legii na wiosnę, więc myślę, że ta opinia kibiców może troszeczkę była jakby nad wyrost niesprawiedliwa. Myślę, że Michał jutro udowodni, że możemy na niego liczyć tak jak dwa lata temu. No ja myślę, że też właśnie tak już kibicom się trochę jakby znudził Michał, bo już sporo czasu minęło od tych mistrzostw, na których no, był ulubieńcem praktycznie wszystkich kibiców. Gdzie grał na dużym ryzyku. Są tacy piłkarze, którzy przez całą karierę muszą coś udowadniać. Mam wrażenie, że on jest jednym z nich. Tak. To można rzeczywiście tak... Te początki były różne, bo przecież pamiętamy, grał gdzieś jako defensywny pomocnik, ale Adam konkretnie cały czas na niego stawiał. I w klubie, i potem w reprezentacji. I no, nie zawiódł się absolutnie. No, to jest w tej chwili, no, będzie bardzo ważną postacią z powodu tego, że zagra z młodym Jankiem Bednarkiem, no to też musi gdzieś pomagać. Trzeba też przypomnieć ogólnie, że poza ligą, że miał tą wiosnę bardzo dobrą, to też w kadrze nie zawodził. Gra w eliminacjach, gra wszystko i też ogólnie gra cały czas, nie schodzi poniżej przeciętnej, więc myślę, to że... poza tym meczem z Chile, po którym... Ale to Chile zapytania jest, ale nie, znaczy, no, miał dwa wybicia, po których były te rykoszety. No wiesz, jak to będzie miał takie dwa wybicia i skończy się dwoma golami, to nie będziesz tego bagatelizował. Pamiętajmy też, że jakby drużyna reprezentacji naszej siadła w drugiej półce. Widać było, że otrzymali te skutki tych treningów ciężkich. W drugiej półce można powiedzieć, że oddali w ten sposób. No tak, no ale czy zawalił jakąś bramkę? Nie. Starał się jakby... A czy miał wpływ na to, że przeciwnik nie trafił w bramkę? Nie. Po prostu podał mu piłkę. Miał utrudnione zadanie, bo to jest człowiek, który trenuje nie na 100%, a na 110-120. I on do takich treningów, on lubi takie treningi mocne. I on w tych treningach gdzieś aż się rajcuje i miał prawo odczuć, bo niektórzy zawodnicy no, robią tyle, ile im się każe. Czasami zostawiają jakiś mały margines, bo wiedzą, że troszeczkę inaczej mogą do tego podejść. A on jest takim zawodnikiem, który daje się wszystko i gdzieś te nogi mogły nie ponosić, ale tak jak rozmawiamy, to jesteśmy wszyscy przeświadczeni, tak, że dwójką stoperów wychodzimy, tak? Nie trójką? No, tak, wygląda. Dwójką. Bo rozmawiamy o parze. Tak. No, wariant z trójką nikogo z nas nie zachwycił w meczach towarzyskich i wydaje nam się, że Adama Nawałki też nie zachwycił. Trudno nam sobie wyobrazić, by zdecydował się na ten eksperyment po raz kolejny w tak ważnym meczu. Myślę, że Pazdan i Glik, chociaż Glik, jak mówimy, nie wierzymy w to, że zagra, to ich siłą przez te wszystkie lata gry w kadrze razem było to, że oni po prostu nie pękają w trudnych meczach. Oni psychicznie wytrzymują każde ciśnienie i to jest ten znak zapytania, który z kolei można postawić przy ich ewentualnych zastępcach. No. Pazdan, czy to gra z Realem Madryt, czy z Niemcami, czy z jakąkolwiek inną drużyną, po prostu robi swoje i nie patrzy na klasę przeciwnika. Ale trzeba powiedzieć, że ci obaj, te dwie ostoje tak, reprezentacji, i Pazdan i Glik, to muszą być przygotowani. Właśnie to, co Leszek powiedział, oni trenują, znaczy Michał trenuje 110%,
może nawet więcej. I on musi być też tak przygotowany do meczu, bo to jest, to są piłkarze stworzeni do walki, do gry na granicy. Na granicy faulu, która jest bardzo cienka. No, trochę się pomylisz i różnie się to może skończyć. Także tutaj, no, ja się nie dziwię, że Adam nie próbuje nawet Kamila Glika wstawiać. Myślę, że ogólnie mamy jakby czas na to, żeby Kamil doszedł jakby faktycznie do takiej pełnej sprawności, nabrał pewności siebie i za parę dni mamy kolejny bardzo ważny mecz. Tak? Mamy dwa mecze, które jeszcze jakby cały czas pozostawiają nas w grze, więc myślę, że dobrze by było, gdyby Kamil, i podejrzewam, że tak się stanie, że Kamil wróci za chwilę. Nasz wysłannik z Rosji, Kuba Białek, rozmawiał dzisiaj z senegalskimi dziennikarzami. Zobaczmy, co mu powiedzieli przed meczem Polski z Senegalem. Kamil is a leader in Poland squad, and I can tell you it is a commandant of the defense. That it is a very 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 big lose for Poland, and very good news for Senegal forwards. Senegal is right now in the press conference. Our national team, Aliou Cissé, has talking about Kamil Glik, but for him, yes, it is a big lose for Poland, but they have other players who can replace him in the defense. For me, it will be very difficult to make comparison against the two generations, 2002 and 2008. The moment are not the same, the players are not the same. The coach Aliou Cissé, who was in the squad in 2002, and now he's the national coach, and maybe they can take to their experience. Leaving in 2002 and to try to impact them in his group actually. Yeah. It's different with my country because the first thing in Russia is the communication. Many Russians don't speak English. Me too, my English is not very good. I just try to express myself. Yeah, that the one difficulty is. The other is the different stadium where you will go after the first match in Moscow. You make 1,723 kilometers to go to Ekaterinburg. After Ekaterinburg, you make 1,300 and you go to Samara. You know, it is a difficulty for the reporters and for the supporters. I think it will be a very tough game for both teams. Poland national team is favorite. I think it will be very, very difficult for them to beat Senegal because Senegalese players are very, very confident. They have a lot of pressure on the heads, but they know they have to make something very big. Like in 2002 when Senegal beat France for the opening game, is how they will start this game, how Poland will be, because you know, for many of them it will be the first game, first World Cup game, so for sure they will a little bit be stressed, but I think after 3-4 minutes they will start playing. Z jednej strony dziennikarze
Z Senegalu mówią, że zawodnicy senegalscy są bardzo pewni siebie. Z drugiej mówią, że ten początek może być w ich wykonaniu lekko nerwowy, bo debiutują na wielkiej imprezie. Nie wiem, które z tych zdań jest bardziej prawdziwe. Mam wrażenie, że ozdobą tego meczu to jednak mogą być starcia Roberta Lewandowskiego z Koulibalim, czyli potwornym obrońcą, potwornym w tym znaczeniu, że wygląda jak potwór, po prostu jest wielki, silny, niemożliwy do przepchnięcia. I skacze na 3 metry chyba, więc naprawdę to będzie starcie godne obserwacji wnikliwej. Arkadiusz Milik mówi o Koulibalim, że to jego zdaniem jeden z najlepszych obrońców w Europie, jeśli nie najlepszy. Ale też musimy pamiętać o Koulibalim pod naszą bramką. Przy stałych fragmentach. Właśnie, byłem spokojniejszy, gdy wiedziałem, że ma za niego odpowiadać Kamil Glik. No tak, wiadomo, że do niego mamy zaufanie, a tutaj trzeba kogoś wybrać, żeby... No i kogo my wybierzemy? No na stracenie. No i zobaczymy, bo też testowali grę trójką stoperów i to trójką stoperów takich rosłych, po 96, 5, 2... I to by było 3 takich zawodników do opilnowania, bo każdy z nich wchodzi na stały fragment. Jeszcze też i kilku pomocników mają wysokich, prawie po 1,90 m. Zobaczymy, na kogo zdecyduje się selekcjoner Cisse i wtedy te stałe fragmenty, a widzimy na tych mistrzostwach stałe fragmenty. Ale pamiętamy mecz Juventus-Napoli, gdyby trener Leszek Ojrzyński miał zdecydować, który zawodnik ma sprawić, by historia się nie powtórzyła i Koulibaly nie strzelił takiego gola jak wtedy w ostatnim minucie spotkania, to kogo by wskazał? Z Polaków? Tak. Kamila Glika na pewno. Ale jak nie zagra, to kto? Jak nie zagra, ciężko powiedzieć. Krychowiak może, siła fizyczna, żeby go przyblokował w pierwszej fazie. Nie chodzi o to, żeby skakać. Może być lewy, bo to jest też atut, skacze wysoko. Ale lewy jest specjalistą w tej pierwszej strefie, bo on gra tak od paru ładnych lat i te piłki też wymiata. I to ostatnio... może być dla nas problem, te stałe fragmenty. Tak. To, co Leszek powiedział, takich, za przeproszeniem, bydlaków wielkich, to nie przepraszam. Strach się bać. Strach się nie bać. Inaczej. Tak, na pewno to jest reprezentacja, która w swoich szeregach ma naprawdę bardzo dobrych piłkarzy. Wszyscy grają naprawdę w bardzo dobrych klubach francuskich, angielskich i to są zawodnicy, którzy wszyscy grają jakby w Europie, więc mają te doświadczenie z boich europejskich. Kwestia jest tego, jaką taktykę trener bierze, tak? W której części boiska atakujemy pressingiem, którym podchodzimy jakby troszeczkę agresywniej w odbiorze, tak? Żeby gdzieś tam wykorzystać może tę niefrasobliwość w rozegraniu piłki, tak? Senegalczyków. No nie wiem jaki ma plan trener Nawałka, bo ja osobiście za wiele meczów w Senegalu nie oglądałem, oni na pewno z trzech ostatnich lat wszystkie mecze Senegalu. Patrząc na spotkania Senegalu też widzą te gdzieś tam te słabsze punkty i pewnie uczulą też naszych reprezentantów, gdzie kogo jakby bardziej zaatakować. Pamiętam, nie wiem, kiedyś też, jak siedzieliśmy sobie z trenerem Czeczesowym, rozmawialiśmy o meczu Lecha z Legią, siedzieliśmy ze wspólnie na kolacji, też jakby zwróciłem uwagę razem z trenerem, że często Tete jakby rozgrywa, mimo tego, że nie widzi, co się za nim dzieje, odwraca się z piłką. Odwraca się z piłką i wprowadza ją na takim spokoju. I wtedy właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby może warto zaatakować Tetecha pressingiem. Odebrał to piłkę Paznań i padła bramka, która gdzieś tam dała Legii Mistrzostwo Polskie. Więc myślę, że tak samo podobnie trener Nawałka swoim sztabem. Słucham? Znowu twoja zasługa. Dobre oko. Trzeba się umawiać na kolację. Jeśli się posłucha, to w tych kolacjach to tyle mistrzostw zdobył. Nie, mówię, że rozmawialiśmy, że zwróciliśmy na to też jakby uwagę, tak? Bo rozmawialiśmy z trenerem, że sam ogólnie o Lechu i tak dalej. I też jakby patrzyliśmy na to, jak wyprowadza właśnie piłkę Lech. I myślę, że teraz jak tyle spotkań rozegrał, obejrzał trener Wałko ze swoim sztabem, też widzi gdzieś tam te słabsze punkty Senegalu, bo na pewno też je mają. Więc umówmy się, to nie jest przypadek, że zespoły afrykańskie jakby nie dochodzą do półfinału, zaledwie często do ćwierćfinału, więc te słabe punkty mają. I myślę, że ta nasza odpowiedzialność taka, ta europejska za piłkę, za taktykę będzie ważnym elementem w tym spotkaniu. Szczerze, ja mam jeszcze jeden dylemat tak naprawdę. Nie jestem pewien, czy zagramy na dwójkę napastników, czy tylko na chciałem jednego. O to zapytać, tak. To ja pytam. To pytam. Zagra Milik, czy nie zagra? Zagra Góralski, czy nie zagra? Zagra Zieliński, czy nie zagra? Ja myślę, że Góralski absolutnie z pewniakiem, bo jeśli będziemy grali na dwóch, no to wiadomo, że dwóch. Ja myślę, że w środku zagra Góralski, Krychowiak i Zieliński. Zieliński i Milik tak, na początku, że zaczniemy tak jakby spokojnie, żeby zagęścić, no wiadomo, że jednak
Piotr wróci do tej strefy, tak, i gdzieś tam pomoże tej defensywie. Tym bardziej, że często też gra na pozycji 8, więc wie, jak gdzieś tam zachować się. To za dużo nie pomoże. No wiesz, to chodzi, nie chodzi o to, żeby grać ślizgiem, chodzi o to, żeby przewidywać zagrania, przewidywać właśnie. Często nie trzeba odbierać piłki ślizgiem i jakby bardzo agresywną grą, tylko jakby czytanką tak zwaną, tak? Mhm. Więc myślę, że on to ma, jako zawodnik techniczny bardzo dobrze czyta grę. I myślę, że w tej pierwszej fazie, a też umie utrzymać się przy piłce. Więc w tej fazie zna tych piłkarzy, też gra z niektórymi w Napoli, więc myślę, że bardzo w tej pierwszej fazie meczu może nam się przydać. A Milik myślę, że ma piłkarz o ogromnym potencjale z dobrze ułożoną lewą nogą, więc myślę, że w dalszej fazie zobaczymy, jak się będzie jakby te spotkanie układać, pewnie wejdzie. Pytanie do trenera Ołżyńskiego, czy zestawienie drużyny, formacja czasami determinuje nastawienie tej drużyny mentalne, że jak drużyna widzi, że wychodzi jednym napastnikiem, a często grała dwoma, to się automatycznie trochę cofa psychicznie, przyjmuje, że to będzie mecz, w którym trzeba się będzie więcej bronić? Na pewno. Takie coś od razu jest wyczuwalne. To też dużo zależy od liderów drużyny, którzy potrafią zadziałać na plus bądź na minus właśnie i rozpatrywać to po swojemu. A tu wracając do tego ustawienia, bo zakładamy, że twój Rybusik, tak, wychodzi w pierwszym. Zakładasz pewno, że Grosik i Kuba będą na bokach i Niski, Góralski, no tak jak graliśmy do tej pory, i Zieliński. To mamy pięciu ludzi, którzy mają poniżej 1,80 m albo jeszcze niższych. I wtedy te stałe fragmenty, jak te konie czy bydlaki wejdą, to będzie duży problem. Dlatego ja myślę, my też testowaliśmy pod kątem właśnie tych stałych fragmentów, bo trzech stoperów zazwyczaj Pazdan nie jest może za wysoki, ale dobrze sobie radzi, plus dwóch, to też mamy gdzieś tam tą siłę większą, a wiemy, że w dalszej fazie trafiamy praktycznie, czy teoretycznie, może tak powiedzmy, na drużyny, które grają trójką stoperów, bo i Belgia i Anglia zaczęła też grać i zazwyczaj ta trójka też dwóch jest bardzo dobrze grających głową albo i trzech i tu też gdzieś trzeba myśleć o pewnych wariantach, dlatego u nas ci stoperzy nieźle grają, czy nawet Jędrzejczyk, tak samo twój zawodnik, też był sprawdzany jako ten trzeci prawy stoper, który też gra bardzo dobrze głową. No a tu akurat nie Jędza by się przydał, no, tak naprawdę. Dlatego no, jest kilka dylematów i dlatego też się spytałem, czy na pewno tą dwójką wyjdziemy. A jak widzimy, to stawiam, że powinniśmy zobaczyć Milika, który gdzieś tą głową też może się przydać. Czy w strefie ustawiony, bo też grał w jednym z tych dwóch ostatnich meczów jako ustawiony w strefie, bo też pewne rzeczy ćwiczyliśmy. Czyli paradoksalnie Milika wstawiamy po to, żeby pomógł nam w defensywie. No myślę, też jest taki plan. Ale też po to, żeby I też w ofensywie zaatakować. Coś zrobił, będą na pewno dużą uwagę zwracać na Roberta. I gdzieś Robert poprzez swoje ruchy może zrobić miejsce dla Milika. A Rek był ustawiony jako napastnik i jako prawy pomocnik. Tu też tak słyszy się, że jest znak zapytania, kto na prawej pomocy. Może też tu patrzymy, czy Kownacki, czy Milik, którzy właśnie w powietrzu gdzieś w grze ofensywnej. No grał. W tych dwóch ostatnich meczach był ustawiony. Strasznie musiał wygonić w defensywie. No gonił. A kiedy on zagrał ostatni mecz cały? No, tu jest problem, ale nie musi grać całego. Ważny jest początek, żeby gdzieś tam nie stracić bramki. Zresztą te mistrzostwa pokazują, jak większość spotkań, kto zdobywa pierwszą bramkę, jeszcze nie przegrał na tych mistrzostwach. Chyba były tylko trzy remisy, no, a tak to były same zwycięstwa. Była tego bardzo bliska. No, była, ale jakoś się wybroniła. No, my teraz patrzymy tylko na swój tyłek i no, sam jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wyglądało. Pamiętać jeszcze o dobrej zmianie, którą dał Teodorczyk też z Chile, tak? Miał też sytuację z Litwą, nie strzelił sytuacji, ale widać, że nieźle wygląda, dobry jest w formie, więc też myślę, że ten Nowaka może z niego korzystać i faktycznie może podwyższyć poziom. Pierwszy do zmiany, jeśli chodzi o ofensywy, ale też właśnie pomocna zmiana. To zależy, jaki będzie scenariusz mecz, bo mam wrażenie, że i my, i Senegal najchętniej byśmy grali z kontry. Ta piłka, żeby nie została na środku, taka niewzięta przez nikogo, bo obie drużyny się cofną na swoją połowę i będą czekać na ruch przeciwnika. Mam wrażenie, że nam gra w ataku pozycyjnym od dłuższego czasu idzie bardzo średnio i mamy problem z operowaniem piłką na połowie przeciwnika. Senegal też lubi się pościgać trochę skrzydłami, więc... No tak, ale myślę, że tu Senegal będzie chciał mimo wszystko zdominować. Nawet tu dziennikarzy słuchaliśmy,
senegalskich, oni powiedzieli, że zawodnicy czują się bardzo pewnie, trener również, więc myślę, że to jasna sprawa będzie, że my będziemy tym zespołem, który będzie próbował gry z kontry. Tak mi się wydaje. Oczywiście mają bardzo szybkich piłkarzy Senegalczycy, ale to też jest pomocne przy ataku pozycyjnym. Wyjście na prostopadłe zagranie, wiemy, że Mané jak depnie, to naprawdę ciężko jest go na radar złapać. Grosika też jest trudno. No to też, no tak, ale... Przeważnie patrząc na dotychczasowe spotkania reprezentacji, czy to w eliminacjach, czy nawet w tych meczach towarzyskich, to pierwszy po właśnie to my prowadzimy grę i naprawdę dobrze wyglądamy. Gorzej jest często w drugiej połówce, jakoś za głęboko się cofamy. I faktycznie jeszcze nasze prowadzenie gry to jest takie jałowe, z tego nic nie wynika tak naprawdę. Nie, no przeważnie właśnie nie wychodzimy na prowadzenie w pierwszej połówce. Właśnie ale mamy skąd, te pierwsze połowy bardzo dobre. Jak ktoś nas przyciśnie i wtedy skontrujemy, tak? No to jest kwestia dobrego pressingu, tak, w środkowej części boiska. No to nie jest może kontra, to jest gdzieś tam pewien jakby sposób rozwiązania sytuacji, tak? Gramy, mamy dobrego piłkarza, jakim jest Krychowiak w środku. Jest Góralski, który jest gdzieś też aktywny w obronie, więc to kwestia tylko odebrania i podłączenia się skrzydłowych razem z Lewandowskim i z tego gdzieś tam tworzymy sytuację. Mhm. No taki mamy sposób też gry. Natomiast pamiętajmy też, że fajne mecze rozgrywaliśmy, czy to z Danią u siebie, tak, czy z innymi przeciwnikami, gdzie naprawdę gdzie i Piotrek Sieliński i inni naprawdę uczestniczyli w grze i to my prowadziliśmy grę. I te pierwsze połowy z reguły wychodzą nam dobrze. Gorzej bywało w drugich połówkach. Po przerwie, tak. Dokładnie. Często cofamy się tak głęboko, że jakby no nie rozumiem, z czego to też wynika. No, ale to często też było przy systemie tym 3-5-2, że ci wahadłowi też bardzo głęboko grali. No i może dlatego gdzieś tam te drugie główki tak ostatnio wyglądały w naszym wykonaniu, że te zespoły jednak przeciwne przyjmowały inicjatywę i strzelały bramki. Już wiadomo, że jedną z osób, która ma nas poprowadzić do zwycięstwa jest trener, a nie trener Nawałka, tylko trener Jacek Gmoch. Tym tematem dzisiaj się zajął nasz Mieciu Mietrzyński. Tak mi się zdaje, że tym tematem, może się mylę, ale wydaje mi się, że tak. Zobaczmy, co dla nas dzisiaj przygotował. Wczoraj dowiedziałem się o czymś takim jak oddolna inicjatywa młodych Polaków, którzy nie chcą żyć w kłamstwie o nazwie Respect Us. Jak sama jej nazwa wskazuje, należący do niej ludzie ubzdurali sobie, że będą walczyć o to, aby prawda historyczna nie była w zagranicznych mediach przeinaczana, no i generalnie o to, aby nas szanowano za granicą. Tak przynajmniej wnioskuję po opisie, który przeczytałem na ich stronie internetowej. Nikt ich o to za bardzo nie prosił, ale też z drugiej strony nikt im tego za bardzo nie zabronił, no więc niestety działają. Z racji tego, że trwa właśnie mundial, no to postanowili chyba zamienić słowa w czyny i nakręcili klip z Jackiem Gmochem, mający na celu... No właśnie powiedziałbym wam, co ma ten klip na celu, ale bladego nie mam kurwa pojęcia, więc może po prostu go sobie obejrzymy. Film zaczyna się od ujęcia na Jacka Gmocha, który siedzi na trybunach pewnego stadionu, którego władze zgodziły się na jego udostępnienie. Celowo nie będę mówił na głos, jaki to klub, bo podejrzewam, że nie jest on niczemu winny, po prostu, znaczy wierzę w to, że chyba chcieli być po prostu mili i nie mieli żadnego wpływu na to, co tam się odpierdziela. No więc Jacek Gmoch siedzi sobie na krzesełku i popija... No prawdopodobnie nic nie popija. Czekając na... No i w tym momencie powinienem chyba powiedzieć, że czeka na przedstawicieli poszczególnych formacji wojskowych, polskich formacji wojskowych z przestrzeni ostatniego tysiąca lat, ale... Nie zrobię tego, bo chyba bym trochę historię Polski obraził. No chyba, że ktoś mi powie, że na bitwy wysłaliśmy poprzebieranych emerytów, anorektyków, Jacka Zielińskiego w stroju spadochroniarza oraz tego gościa, co robi w kabarecie Ani Murumru jako ten trzeci. Poza tym od początku klipu można odnieść wrażenie, że osoba montująca go pierwszy raz w życiu zauważyła, że jest taka opcja w programie do montażu jak dodawanie efektów oraz filtrów i nawpierdzielała ich tak dużo, jak ten koleś od nowego systemu rozgrywek, tweetów o nowym systemie rozgrywek. W dalszej części klipu Jacek Gmoch daje żołnierzom sygnał do ataku i oni biegną atakować...
No niestety nie widzimy, kogo biegną atakować. Podejrzewam, że albo swój własny cień, albo panią Izę Kruk o numer telefonu. Najbardziej szkoda mi w tym wszystkim pana Jacka Gmocha, bo wierząc w informacje podane na Twitterze przez konto Respect Us właśnie, to on to zrobił charytatywnie. W sensie... Nawet pieniędzy za to nie dostał. Zresztą myślę, że mamy potwierdzenie tego na materiale. Pan Jacek jest osobą, która publicznie bardzo często się uśmiecha, więc wydaje mi się, że każdy z nas w miarę jest w stanie stwierdzić, że no, ten uśmiech to jest uśmiech wymuszony. Jak to nie jest uśmiech wymuszony, to Arabia Saudyjska jest faworytem turnieju w Rosji. Film kończy się sceną, w której pan Gmoch występuje przed szereg i krzyczy... Bardzo dziwne. Podejrzewam, że chodzi o Polacy po swoje, ale gdybym nie znał kontekstu i dostał tylko ten krótki dźwięk audio, to chyba sporo rzeczy można było z tego wykombinować. Może niektórzy z was mi zarzucą, że okrutne jest się śmiać z pana Jacka, ale ja naprawdę nie śmieję się z niego. Ja śmieję się z tych ludzi, którzy na to wpadli i to zrobili. I to nie ja jeden, bo śmiał im się również w twarz jeden z aktorów, który nie wytrzymał w trakcie. Zobacz, myślisz, on tutaj nie wytrzymuje, to jest piękne. Ktoś to montował, tego nawet nie zauważył. Albo po prostu mieli tylko jedną wersję nagraną. Podejrzewam, że mieli tylko jedną wersję nagraną. Tutaj film nam się kończy, trwa dokładnie minutę i 5 sekund, mimo że cały klip na YouTubie ma minut niespełna 2. Reszta to są napisy. I wiecie, co jest najgorsze w tym, że ten film w prawie 50% składa się z napisów? To, że dowiadujemy się, jak wiele osób brało przy nim udział. Naprawdę? Tutaj 4 osoby pracowały nad scenariuszem? 4 osoby były potrzebne, żeby stworzyć scenariusz. No, proszę was. Tutaj w ogóle był jakiś scenariusz? Naprawdę, to jakby 4 osobom dać zadanie ugotować wodę na herbatę. Wymyślenie scenariusza do tego klipu oceniam mniej więcej tak samo, jeśli chodzi o poziom trudności, co ugotowanie wody na herbatę. I to nawet nie jest żart. Mam taką prośbę do organizacji Respect Us. Jak musicie robić to, co robicie, nie ma problemu. Przecież nikt wam tego nie zabroni. Tylko weźcie to jakoś spersonalizujcie. Mówcie za siebie, za jakieś konkretne osoby, które są za tym odpowiedzialne, a nie za cały naród. Bo uwierzcie mi, nikt nie chce mieć z wami za bardzo nic wspólnego. Może jakieś pojedyncze przypadki, ale no jesteście pośmiewiskiem i robiąc takie klipy w imieniu naszego narodu, które docelowo podejrzewam, że mają trafić za granicę i nauczyć ludzi za granicą, żeby nas szanowali, no to sorry, ośmieszacie mnie. Ja jako Polak sobie nie życzę. Nigdy nie wypowiadałem się na jakiś temat, że my Polacy, bo doskonale wiem, że każdy Polak myśli inaczej, więc naprawdę, wypowiadajcie się. Ja, Jan Kowalski, czy kto tam za tym siedzi, uważam tak i w moim imieniu robimy to i to. Nie jesteście całą Polską, a już na pewno nie mówicie ustami wszystkich piłkarskich kibiców, bo widzę tutaj chęć podpięcia się pod piłkę nożną. Dla mnie piłka nożna z wojną nie ma nic wspólnego i nie tylko dla mnie. I dużo osób wam tak odpowiadało w komentarzach, a wy odpowiadaliście im wysyłając zdjęcie Kamila Glika przebranego za gladiatora. No... Naprawdę, to samo, nie? To samo, przywoływanie historii Polski, jakiś bitew na śmierć, to jest to samo, co Kamil Glik przebrany metaforycznie za gladiatora. Dorośnijcie. Naprawdę, jeśli ten film ma reprezentować Polskę za granicą, to równie dobrze na mundial mogliśmy wysłać reprezentację artystów polskich, a na Eurowizję Ryszarda Makowskiego. Chociaż w sumie dużo lepiej i tak nie było. Dziękuję i do zobaczenia jutro. No w klipach chyba Mistrzostwa Świata nie zdobędziemy. Póki co te z Ameryki Południowej są trochę fajniejsze, gdzie cały naród wspiera drużynę, ale nie odwołują się do jakichś krwawych bitew sprzed 100 lat, albo 200, albo 300. Tak się zastanawiam, czy Jacek Gmoch to wystąpił tam dlatego, że to była taka sugestia, że on pamięta bitwę pod Cedynią, czy o co tu w ogóle chodzi? Może brał udział. Jakbyś go zapytał, to brał i to czy... Tak. Dostał statuetkę Złotego Rycerza. No ale nie, no gdzieś tam... A wy się pogodziliście już, czy nie? A myśmy się nie kłócili. No, znaczy on się chyba pokłócił z tobą po twojej książce. Nie, raczej nie. To chyba się z nim nie widziałeś od tamtej pory. Nie, byliśmy mistrzostwa przecież Europy w Polsacie. Okej.
robiliśmy razem. Często no tak, jak u nas był w radiu, to na twój temat nie wypowiadał się zbyt pozytywnie. Muszę no to dobrze, no to ja też nie muszę się pozytywnie na jego temat wypowiadać. No to już, co to takie? Dobra, panowie, jutro ten mecz się zaczyna, ten dzień zaczyna się dla nas intensywnie, trochę wcześniej, bo o 14 mecz Kolumbia-Japonia. Zobaczmy sobie kursy na to spotkanie. Zdecydowanym faworytem są Kolumbijczycy, 1,69 za Kolumbię, 5,7 za Japonię. Spodziewacie się tutaj trudnego meczu dla Kolumbijczyków, czy niekoniecznie? Dzisiaj Korea Południowa pokazała, że Azjaci mogą być rywalem nieprzyjemnym. Na pewno. No, Azjaci są zdyscyplinowani, dużo biegają, zawsze dobrze fizycznie przygotowani i Kolumbia nie będzie miała na pewno lekko. Podzielam tutaj zdanie Andrzeja, że też nie będzie łatwo miała Kolumbia. Na pewno jest faworytem, ale Japończycy na pewno przeciwstawią się i też na pewno nie będą chcieli zacząć turnieju od przegranej, bo w przypadku remisu no, dalej są w grze. Cały czas ich postrzegacie jako zdecydowanego faworyta tej grupy? Może nie zdecydowanego, ale faworyta, bo... Mówisz o Kolumbijczykach? O Kolumbijczykach, tak. Myślę, że wszystkie zespoły są wyrównane. Tutaj nie ma takiego zdecydowanego faworyta. Jeżeli chodzi o naszą grupę, to naprawdę jest to grupa wyrównana. W każdej innej pozostałej jest jakiś faworyt taki, na którego stawiasz od razu, momentalnie. U nas nie ma. No wiesz, Anglia, Belgia to też niekoniecznie. No Anglia, Belgia pewnie wyjdzie z grupy. No właśnie o to chodzi, że tutaj tam są dwa zespoły, które pewnie wyjdą z grupy. U nas są cztery zespoły. No nie, ja mówię o wyjściu, bo tutaj no, nie myślę inaczej, ale generalnie no, nasza jest najbardziej wyrównana, przynajmniej na papierze i tego się możemy spodziewać, bardzo zaciętych meczów. Zresztą większość była do tej pory zaciętych, bo nawet ci słabeusze teoretycznie nie poddawali się łatwo i stwarzali problemy tym murowanym faworytom. Tak jak mówiliśmy, że jest dość spokojnie wokół polskiej reprezentacji, tak mam wrażenie, że to jest pierwszy od dawna turniej, w którym my bardzo mało miejsca i uwagi poświęcamy naszym rywalom. To znaczy, jeśli już mówi się o meczu reprezentacji Polski, to tylko w kontekście reprezentacji Polski. Nie wiem, czy wynika to z tego, że ci rywale są mało ekscytujący pod względem medialnym, czy nie, ale nie mamy tutaj takiego zalewu informacji na temat Senegalu, właśnie Kolumbii, Japonii. Raczej koncentrujemy się na sobie. Byliśmy losowani, może dolosowywane były drużyny do nas. Byliśmy w pierwszym koszyku. Dla niektórych jesteśmy zdecydowanym faworytem w grupie, bo niektórzy patrzą na statystyki, prawda, czy rankingi i to by się potwierdzało. Dlatego skupiamy się może na sobie. Przeciwnicy, tak jak powiedziałeś, nie za bardzo atrakcyjni, jakby to byli Niemcy, prawda, Brazylijczycy, czy Hiszpanie, czy nawet Anglicy, bo też wymieniłem tu wcześniej drużyny z pierwszego koszyka, co nie miało. Nie mogło mieć miejsca, ale z taką Anglią to na pewno inaczej by to troszeczkę wyglądało. No tu się skupiamy na tym pierwszym meczu i przede wszystkim patrzymy na siebie, znamy swoją siłę i może dlatego tak to wygląda. To popatrzmy właśnie na siebie, zobaczmy jakie kursy przygotowali bukmacherzy na jutrzejsze spotkanie Polski z Kolumbią. Zaraz to się nam pojawi, już jest LVBet 2,35 za Polskę, czyli Polska faworytem, ale nieznacznym, 3,25 za Senegal, 3,20 za remis. Też tak czujecie, że nieznaczny faworyt to Polska? No tak, myślę, że troszeczkę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o ostatnie imprezy, większe, tak? No Polska dobrze zaprezentowała się w mistrzostwach Europy. Odpadła po karnych z Portugalią. Senegal na mistrzostwach Europy się wiadomo, że nie może. Natomiast jakby pamiętajmy, że Senegal chyba drugi raz tak będzie występował na mistrzostwach świata. W 2002. No, tak. W 2002 na dzień dobry ograli Francję w meczu otwarcia mistrzostw świata. Natomiast na pewno Polska bardzo dobrze zaprezentowała się na mistrzostwach Europy. Można powiedzieć, że skład jest podobny, bardziej wzmocniony. Na pewno tutaj jakby szkoda tej kontuzji Kamila Glika. Gdyby tej kontuzji nie było, pewnie bylibyśmy jeszcze spokojniejsi, tak? bo ten trzon kadry pozostał po mistrzostwach Europy. I myślę, że stąd te notowania bukmacherów, że jednak jesteśmy zespołem, który no, jest w pierwszej dziesiątce w rankingu i no, ciągle na tej takiej fali wysokiej. A konkretnie to jaki wynik obstawiacie jutro? 2-0 Polska. Andrzej? 2-1. Mariusz?
Ja powiem 1-1. Dzień zakończy się meczem, na który już chyba nikt nie będzie to patrzył, bo wszyscy będą albo świętowali zwycięstwo Polski, albo przeżywali porażkę i dzwonili do naszego radia, jak to się mogło wydarzyć, co ten Nawałka nawyczyniał. W każdym razie o 20 będzie jeszcze mecz Rosji z Egiptem. Mariusz, dla ciebie Rosja szczególnie bliska, bo się z trenerem Rosjan przyjaźnisz, z Czeczesowem. Zaczęli wspaniale te mistrzostwa i trzeba sobie powiedzieć, że już ustawili grupę na dzień dobry. Na pewno jutrzejsze zwycięstwo z Egiptem jakby daje już im awans do kolejnej jakby rundy i wtedy trener też może pozwolić też i zagrać tym piłkarzom, którzy oczekują tego występu też na mistrzostwach, żeby gdzieś tam też przetestować i dać im szansę jakby też złapania rytmu meczowego, więc na pewno to bardzo ważny mecz dla reprezentacji Rosji, ale też i dla Egiptu, tak? Bo jak i w przypadku wygranej. Jak już nie wierzę, że Rosja wygrywa i w trzecim meczu wystawia rezerwy przeciwko Urugwajowi. No, znamy Stasia, nie? Na pewno da zagrać może też i paru piłkarzom, też niektórym odpoczy. Pamiętajmy też, że Gołowin ma żółtą kartkę. Mhm. Też ma żółtą kartkę i to może mieć później też wpływ, może w tym następnym meczu właśnie gdyby udało się wygrać w tym trzecim meczu grupowym, dostałby też, no, można powiedzieć, taką małą pauzę, żeby później w tej fazie pucharowej już grać i pomagać organizacji. To też myślę, że też na ten trener będzie patrzył, kto dostanie żółte kartki i kto będzie zagrożony w przypadku zwycięstwa tą drugą kartką, która eliminuje go z następnego meczu. Myślę, że to gdzieś tam też pokaże, jak będzie wyglądał następny mecz. No, ale myślę, że trzeba skupić się na tym najbliższym. Dla Egiptu też jest taki mecz ostatniej szansy. W przypadku zwycięstwa też ma ogromną szansę na wyjście, bo zostaje im Arabia Saudyjska, więc na pewno też będą mocno walczyć o te trzy punkty. No zobaczymy, co. Myślę, że też bardzo interesujące spotkanie. No, wiadomo, gospodarz to zawsze gdzieś tam się ogląda tego gospodarza, czy potwierdzi tą swoją formę z meczu z Arabią Saudyjską. I Stanisław Czerzesto poprowadzi swoją zborną do kolejnego zwycięstwa, bo na pewno przed mistrzostwami nie miał łatwej pracy, był mocno krytykowany. No ale ta Arabia Saudyjska to, powiedzmy sobie szczerze, taka dzika karta to była na dzień dobry w turnieju. No tak, ale trzeba wygrać. Teraz jak zagra Salah, to będzie trudniej. Ale patrzmy też na to, że mimo wszystko ta Arabia Saudyjska przez pierwsze 15 minut naprawdę nieźle grała w piłkę. Ja wiem, że później to jest pierwsza, druga, trzecia bramka, tylko pamiętaj o tym, jakie bramki Rosja też strzeliła. Naprawdę to były ładne bramki, niełatwe i na pewno pomogły gdzieś tam później w tym końcowym rezultacie. Pamiętajmy też, że dwie bramki były w doliczonym czasie gry i to też bardzo po ładnych akcjach i ostatnia też ze stałego fragmentu gry Głowina, więc był splot szczęśliwych też okoliczności, ale na te okoliczności jakby Rosja zapracowała i zasłużyła. Mądrze i spokojnie grała i skutecznie przede wszystkim, bo posiadanie piłki to 60-40 na niekorzyść Rosji. To by świadczyło o tym, że no, trochę się nabiegali i potem to wyszło na liczniku, że trzeba było biegać, no, ale byli do bólu skuteczni. Ale 120 kilometrów nie mieli. No, ale 118 blisko. Blisko i dało. Wszyscy tutaj typujemy zwycięstwo Rosji, czy ktoś się wyłamuje? Bo ja myślę, że Rosja. Nie, tu Rosja myślę, że nie wygra i remis albo zwycięstwo. Egiptu. No ja tak też bliżej remisu, tak. Myślę, że jak wróci Salah... Oczywiście, jak Salah wróci, to Salah na pewno wróci. Momentalnie szanse wzrosną o kilkadziesiąt procent, można powiedzieć, ale ja mimo wszystko uważam, że zborna pokona. Trzymam kciuki, żeby wygrała, natomiast jakby czuję, że będzie remis. Dobrze, panowie. Informacja dla was, ale też dla naszych widzów. Jutro dwa razy stan mundialu. Przed meczem Polski i po meczu Polski. Zaczynamy o godzinie 16, godzina studia. Potem o godzinie 19 zaczynamy analizować to, co się wydarzyło w meczu Polska-Senegal. Mecz Rosja-Egipt odpuszczamy. Będziemy skupiać się tylko na reprezentacji Polski, więc zapraszam jutro do oglądania naszego studia. Andrzej będzie z nami, bo Andrzej tu już, jak mówiłem, zadomowił się na dobre. Wojciech, nie wychodzę stąd w ogóle. Będzie z nami Wojciech Kowalczyk i zdaje się Grzegorz Szamotulski. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Leszek Ojrzyński. Dziękuję. Andrzej Iwan. Dziękuję, dobranoc. Mariusz Piekarski. Dziękuję, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro. To lepsze niż program kosmiczny. Na program zaprosił sponsor PKN Orlen.